turnieju upamiętniającym wydarzenia z roku 1981 wzięły udział cztery drużyny reprezentujące sieradzkie gimnazja. To taka dla nas data niemile wspominana, wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Pokorzono wiele ludzi, a zostali oni internowani, ponad setka zginęła. My również poprzez sport chcemy podkreślić tę datę, aby młode pokolenie nie zapominało o takich wydarzeniach, które w Polsce również miały miejsce. Myślę, że takie upamiętnienia nie tylko poprzez składanie wiązanych kwiatów, ale również poprzez rozgrywki, rywalizacje mogą utkwić w pamięci młodemu pokoleniu. W ubiegłym roku był po raz pierwszy rozegrany taki turniej. Był to cykl turniejów tak zwanych patriotycznych w różne rocznice, czy to listopadowe, czy tak jak teraz, 13 grudnia. MOSiR wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspólnota i dzisiaj z Gimnazjum nr 1 organizuje ten turniej. Rozmawialiśmy również z radnym miasta Sieradza Ryszardem Perką, współorganizatorem turnieju. Dzisiaj 32. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. To chyba nie przypadek, że dzisiejszy turniej 13-latków w piłce halowej odbywa się właśnie dzisiaj. No, 32. rocznica i drugi turniej. Postanowiliśmy w ten sposób dotrzeć do młodzieży takiego wychowania patriotycznego przez sport. Tu nie chodzi o jakieś wyniki, tu chodzi o pamięć tego okresu czasu. Warto organizować takie imprezy? No powinno się. Zawsze szedłem z taką myślą, że na 11 listopada organizujemy dla 11-latków, 13 grudnia dla 13-latków. No raz się ma 11 lat, raz się ma 13, jeżeli taki dyplom zostanie w pamięci ze zdjęciem swojej drużyny, to na długie lata pozostanie. Głównym celem turnieju było upamiętnienie wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, stąd też hasło Nigdy Więcej. Nagrodą dla wszystkich uczestników imprezy były puchary i pamiątkowe dyplomy ze zdjęciem całej drużyny.